wspaniałe, słodkie rzeczy. Wyjątkowo, bo dla wszystkich, czyli takie tradycyjne ciasta na bioekologicznych składnikach z naszego regionu. Mamy mini festiwal słodyczy i mamy fantastycznych wystawców, którzy będą tu również za tydzień. Ta druga edycja jest z powodu tego, że pierwsza była bardzo dobra, taka naprawdę świetna. Mamy nadzieję, że ten sukces uda się powtórzyć. Jest to super inicjatywa. Generalnie to już jest drugi festiwal słodyczy, jeden już tutaj przeżyliśmy. Pierwsza edycja była bardzo fajna. Czuliśmy fajny taki wzrost sprzedaży, duże zainteresowanie, dużo nowych osób, ludzi bardzo ciekawych. Mamy tutaj takie zjawisko kumulacji. Goście lubią, jak pojawia się tutaj coś nowego, coś ciekawego, coś innego. Także ja się bardzo cieszę, że cyklicznie się pojawia taka impreza. U nas są serniki nowojorskie, sernik lawendowy, ale też obułeczki nasze. Teraz mamy z rabarbarem, bo już jest sezon na świeży rabarbar. Nasze malinianki są tutaj hitem. Mamy dużo fantastycznych wegańskich pozycji. Mamy pozycje dla diabetyków, mamy pozycje dla ludzi, którzy nie mogą spożywać glutenu. Także naprawdę dzieje się w naszej lodówce bardzo dużo. Głównie bazuje właśnie na tych czystych masłach orzechowych stworzonych w 100% z orzechów i na produkcji olejów roślinnych, ale mamy też coś dla każdego. Także mam też kremy orzechowo-czekoladowe, które składają się głównie z orzechów i są z dodatkiem belgijskiej czekolady. Mamy nerkowca z belgijską białą czekoladą, migdałka z belgijską mleczną czekoladą, pistaszki z solą himalajską i 100% orzechy arachidowe. Na stanowisku dzisiaj można dostać przede wszystkim bezolizaki, różane bezowe serduszka, o to jest to, co właśnie trzymam. I oprócz tego suche beziki, dwa dzisiaj smaki, na spokojnie i troszeczkę lawenda i tradycyjna zwykła beza, a bezolizaki są czekoladowe i malinowe. Rzeczy, których na co dzień u mnie w lokalu nie można dostać, żeby to było takie wyjątkowe i słodkie. Chciałem serdecznie zaprosić wszystkich zarówno na mini festiwal słodyczy, jak i po prostu co tydzień, co niedzielę do Off Mariny przy Chmielewskiego 18. Jesteśmy na Pomorzanach co niedzielę i warto przyjść.